Jakie one są słodkie, słuchajcie. Zaraz mruczą, zaraz się bawią. Lecą do mnie, cieszą się. Przesłodkie godzinki. Taka jestem nimi zachwycona. Takie pchełeczki cudowne. Naprawdę boskie. No i ta maleńka, pięknotka. Ja sorry, że to jest tak ciemno, ale jest po prostu ciemno. Siedzą w pralni. Ej, ta maleńka pięknotka, pokaż na się nam. Pokaż, tak? Jest myszeczka? O, jakie wy jesteście śliczne. No i teraz to zaczęłam mówić, że Olinka no w środę będzie miała zabieg. No jest to bardzo ryzykowne. Więc naprawdę, no też tak mówi, że trzeba być gotowym na wszystko. No, no niestety taka jest prawda. Jest to bardzo ryzykowne, ale ma olbrzymią tą przepuklinę i myślę, że nie może czekać. Znaczy nie ja tak myślę, tylko lekarz. No także będzie stresy, stresy i stresy, bo tak jutro Carmen zabieg, a pojutrze Olineczka. A Zolinka i Polinka są takie cudne, takie bliźniaki, takie same, takie piękne, takie cudne, cudne, cudne. No i słuchajcie, jedna pani, no chciałaby jedną z nich, a ja bardzo namawiam tą panią na dwie. Ma już kotka ta pani, więc tak nie mogę za bardzo, no ale namawiam na dwie. One są słodkie, zobaczcie jak się bawią. Są przeurocze kocinki. Naprawdę nie przesadzam. Ja wiem, że ja zawsze tak mówię, no ale zobaczcie, no przecież to widać. To widać, to maleństwo zaraz mruczy, tak? O, jakiś kawałek myszeczki, wędeczki, podgryzania. O. Zobaczcie, jak pozują. Jak pozują, bo wsiśkie są tutaj akurat. No jak przychodzę, to leżą albo na tym relaks drapaczku, albo leżą sobie na kocyku. No i zaraz zaczynają szaleć. Lecą do mnie, mruczą, a potem zaczynają szaleć i szaleją, aż miło. Takie centeczki, nie? Piękna kiciunia. Piękna kiciunia. Dziękuję bardzo za pomoc wszelką, bo już płynęły jakieś pieniążki na tą połamaną kiciunię. No i teraz jeszcze pewnie na tą malutką. Także dziękuję bardzo. Ewa też robi bazarek. Zapraszamy na bazarek. Będziemy zbierać właśnie, żeby pomagać takim koteczkom, żeby im robić, naprawiać to, co ludzie zniszczyli, co ludzie zepsuli. Jak ludzie zepsuli, to ludzie muszą naprawić. Są przeurocze. No cześć, ty maluchu, ty mój, ty ślicznotko piękna, jaka ty jesteś piękna, ty jesteś Zolinka czy Polinka? Kto to wie, powiedz, nie, was nie umiem rozpoznać jeszcze, obie macie takie fajne noseczki, tak? Moja śliczna, jesteście piękne, najważniejsze, że macie ładne kubki, że wszystko jest okej, okay, tak? No, ty bidulką, no to czego cię ciężko.